Zwieńczeniem trzydniowych dni pobiedzisk były zmagania sportowe. Po raz kolejny międzynarodowa obsada biegaczy wyruszyła na trasę biegu Jagieły. Pobiedziski bieg rozgrywa się w ramach Grand Prix Wielkopolski. On zaiste w 1985 roku i kontynuowałem nadal. I większość tych biegów mam też zaliczonych i przebiegałem. Nie? Także biegam również maratony poznańskie, wszystkie sylwestrowe. No, ostatnio też troszeczkę odskocznie zrobiłem w chodzie sportowym, wczoraj mistrz Polski. Także najlepszy wynik w Polsce mam w tej kategorii swojej, także mówię, że no troszeczkę coś innego robię, ale biegam nadal i te biegi Grand Prix Polski, Grand Prix Wielkopolski chcę zaliczyć wszystkie w tym roku, także na pewno. Jak pan patrzy od samego początku, jak ten bieg się rozwijał, jest dużo więcej chętnych, biegających? No on się tak stopniowo rozwijał. Dopiero boom nastąpił w 2008 roku, jak większość ludzi zaczęła biegać i wtedy ta frekwencja zaczęła lawinowo wzrastać. No i to jest fajne, no bo widzę, że ludzie biegają. W pobiedziskach też zaczęli biegać. Dzisiaj ponad 50 się zgłosiło z pobiedzisk, także cieszy to. Zmiana terminu tegorocznego biegu Jagieły wpłynęła na frekwencję. Obsada była jednak równie silna jak w latach poprzednich. Ten bieg weryfikuje poziom, jaki reprezentują zawodnicy przed startami maratońskimi. Jeżeli tutaj jesteśmy w stanie pobiec go na czas godzina 30 i dobrze się czujemy po takim wyniku godzina 30, godzina 40, to jak najbardziej maraton poznański jest dla nas. A jak można ocenić przez ten czas, jak pan oglądał rozwój tego biegu przez lata? Startowaliśmy, kiedy ja tutaj przyszedłem, to już 8 lat temu, z poziomu okolic setki. Później mieliśmy już 600 zawodników, chłonność tej trasy to jest na poziomie 700. Teraz zmieniliśmy termin, frekwencja troszeczkę spadła, ale ja mam nadzieję, że ona po prostu powróci. Zwycięstwo w kategorii Open przypadło zawodnikowi z Ukrainy. Zadowolony. Bardzo fajna organizacja, bieg, super. A jak trasa? No taka trasa nie duże. Ciężka rolna, taka trasa. Ta z górkami, no, troszkę z górkami. Tak, pracować trzeba. No. A wiatr nie przeszkadzał się? Nie. Taki temp to wiatr nie przeszkadzaje. Tradycja biegu Jagieły sprawia, że coraz liczniej biegają w półmaratonie mieszkańcy gminy Pobiedziska.